O, kolejny sprzęcik, który będziemy naprawiać, jest to tuner Aiwa. Niektórzy mówią Aiwa, niektórzy Aiwa. Klient powiedział mi coś takiego, że on łapie stereo, ale obok. Czyli obok czego? Obok stacji, tak? Czyli łapie 100. My na przykład mamy 98,8 mamy stację, czyli łapie stację obok sygnału. Teraz mamy sygnał. Mamy stereo, się zapala, niby coś tam jest, jakiś sygnał. Ale odbiera dopiero 5 kHz niżej. Ale już nie w stereo, tylko w mono. W 84 białoruskich firmach. 31 nie. Dobra, zobaczymy, co on tutaj łyknie następny, czy łyknie cokolwiek. 166 nie łyknie. 96. 96,6 nie łyknął, żadnych stacji tutaj nie łyka, straszny słaby sygnał. O, 93,2 łapnęło, ale oczywiście stereo nie ma. 93,3, tak ma być. 93,3 stacja stoi, a łapnął obok. Czyli trzeba ustawić 93,3 i zestroić kompletnie tuner. Czyli pośrednio, bo głowica, jak widać, 93,3 łapie. Głowica może być ok, synteza stoi ok, 93,3, pośrednia jest odstrojona o 500 kHz, o 5 kHz. Jak na tamte czasy, to czuję tu tanią budżetową konstrukcję. Jak na Aiwej, to i tak jest ok, że chociaż ekran to jakiś dali na transformator. No, płytka taka zasilacza, taka sobie, z jakimś przekaźnikiem standby. Co my tu mamy? Tu mamy stabilizator, widzę napięcia, tu mamy głowicę, dobrze, że zaekranowana, tu mamy fale krótkie, tu mamy fale długie, tu mamy fale krótkie, tu mamy naszą pośrednio, wszystko jest na jednym scalaku LA1245, jak widać bardzo, znaczy na jednym. Pośrednia jest na scalaku LA1245. Tutaj mamy LA1235 standardowe TP3. Zaraz znajdziemy co do czego, bo to jest bodajże o to, jest prawdopodobnie FM. Pośrednia, druga, tak. Synteza 7200 kwarc, LM. Synteza na LM-ie, czyli bardzo fajnie. Potrafię te LM-y kręcić w lewo, w prawo, w przód, do góry, kurde, nawet i w dół. Kiedyś sobie rozczaiłem tego LM-a syntezę. No, ale tutaj mamy ewidentnie rozwalone pośrednią częstotliwość. Zobaczymy, gdzie tu siedzi kwarc 10,7. Tu mamy generator na LM-ie. Generator musimy mieć tu. Tu mamy filterek 10,7 wyjścia, ale to wszystko jest namagnesowane. Zobaczcie, jaki to miało cel. Czyżby to taka była blacha, że... Zobaczcie. A może mój śrubokręt taki. Tam mój śrubokręt tak namagnesowany. Sorry, wybaczcie. Filterek 10,7, tutaj jest 450 pośrednia, druga od AM-u. Tego nie ruszamy, tego nie ruszamy. Tu jest filterek 10,7, CF1 oznaczony. Musimy zestroić to. Tu jest bodajże heterodyna, tutaj mamy filterek 10,7, ewentualnie tu jest, a to zaraz się okaże. Schematu pewnie do tego nie ma, jeśli jest, to i tak proste strojenie będzie. Bo już mamy wskaźnik poziomu sygnału, czyli nie musimy zapinać SW metrów. No zobaczymy, jak to wyjdzie, bo to ja mówię tak proste to proste, no ale zawsze jest z tym trochę zabawy. Także spróbujemy zaraz coś tu ruszyć. O, musiałem troszeczkę posiedzieć, ale zrobiłem. U mnie są takie zakłócenia, wiecie? Tutaj jest kawałek, musiałem wyciemnić. Nawet 5 km dodaje, że jest. Wyciemnić kawałek drucika, że tak powiem, żeby
nie było szumu, bo jak podłączę antenę zewnętrzną, to już teraz łapię wszystko w częstotliwości. 98,8. Muszę antenkę podłączyć jakąś. Czekajcie, przelecimy sobie dalej, co tu mamy. No u mnie z tym wyszukiwaniem tutaj będzie kłopot, bo jest, ale znalazło. Trójeczka. Musi być dobry sygnał po prostu. A jak dołożę swoją antenę, to mam straszne szumy, nie? Już jest stereo, normalnie stoi w częstotliwości. Pośrednia, tak jak mówiłem, pośrednia była. A pośrednia znajduje się tu. Tu, te dwa filtry, bo to jest wskaźnik wysterowania. Strasznie szumi takie te iWy. Szumofony, że tak powiem, ale przy dobrej antence będziesz miał elegancką. Przy dobrych sygnałach, czyli po prostu w moim tym bunkrze konieczność jest zewnętrznej anteny, a nie kawałek drucika jak teraz, nie? No dobra, skręcam zestrojony sprzęcik. I pozdrawiam.